Dobry wieczór, witam serdecznie w lekcji stylu. Dziś gościnnie u Szymona Majewskiego. Po emisji ostatniego odcinka, zatytułowanego Wychodzę za Murzyna, czarno to widzę, dostałam od Państwa, jak widać, stertę listów. Może przytoczę najciekawszy fragmencik. Otóż pani Kasia z Antrychowa pisze tak. Za 2 dni ślub, a ja nie posiadam welonu. Czy w związku z tym mogę zamiast welonu założyć moskitierę? Może. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, pani Katarzyno, pod warunkiem, że na ślub nie będzie zaproszony żaden owad, bo wtedy byłoby to bardzo niestosowne. Przepraszam bardzo, chciałem zaprotestować, dlatego że tak. Uważam, że niestosowną rzeczą jest to importał, że pani nie przedstawiła gości i że pani czyta listy i korespondencje przy ludziach. Tak mi matka mówiła, że nie można. Proszę pana, wynotowałam sobie najciekawsze fragmenty, ale rzeczywiście przepraszam bardzo, nie przedstawiłam moich wspaniałych gości. Dziś gościmy beznadziejne persony, czyli tak. Słuchaj, sama jesteś beznadziejna, Ocki. Przepraszam. Dodu elektrodu. Cześć, super. I Paweł Janas. Cześć, witam cię. Proszę państwa, dziś w programie najbardziej palące problemy. To znaczy ja, wie pani, nie palę, także ja nie będę, może niepotrzebnie mnie tutaj pani zaprosiła. Ale proszę pana, palące z zakresu dobrego stylu i manier. A, dobra. Panie Pawełku. Przepraszam bardzo. Chwileczkę, ale myślałam, że dobre maniery nakazują przede wszystkim, aby to atrakcyjna kobieta mówiła jako pierwsza. No właśnie. No właśnie, ładna. Pani Dodu, dlatego też ja zaczęłam ten program. Dobra, przepraszam. Pierwsze pytanie do Państwa. Kochani, czy Was nie przeraża fakt, że po polskich boiskach krążą łapówkarze, którzy w swoich dłoniach trzymają bardzo nieestetyczne, szare koperty? No ale pani prowadząca, jakie niby mają być te koperty? Wpieprzone serduszka i wpierdzielone kwiatuszki, no. No jakie? Pewnie fajnie by było, właśnie byłoby super. No szara to szara, no, jak koperta. W żadnym wypadku kwiatuszki nie, absolutnie, bo obraziliby się alergicy. Natomiast wykluczony jest wzór moro, gdyż ten rodzaj wzoru zarezerwowany jest od dawna dla korupcji w wojsku, policji i CBA. O, właśnie, słuchajcie. Nie, bo z moro mam super właśnie morową historię do opowiedzenia. Słuchajcie, otóż tak się składa, że miałam kiedyś onegdaj wżdy narzeczonego, który był z Woja i normalnie przez cały czas chodził w moro. Jak on się tam zwał, matko, nie pomnę. Szczegła śmigło jakoś tak. No i w każdym razie, słuchajcie, on się tak niesamowicie kamuflował, że normalnie któregoś razu, jak mieliśmy randkę w lesie, to ja przez omyłkę poszłem w ślinę z drzewem. Słuchajcie, nie, ale zajebiście, bo był to dosyć przystojny dom, Bartek, taki. A to, żebyś korników nie dostała. Sam sobie, matko, chyba sam. Co ty robisz, ładna, co ty robisz? Pani Jolu, co się dzieje? Co się dzieje? Pani Jolu, co się stało? Przepraszam bardzo, właśnie chciałam zaprezentować to nasz nowy telewizyjny wynalazek. Dostałam od samego niezłe prezesa, aby podnieść swoje obroty i tym wspomóc program. ale nie zwracajcie państwo na to uwagi. Chciałam zadać takie delikatne pytanko do pana Pawła. Do pana Pawełka. Czy pan kiedyś sprzedał meczyk? Sprzedał czy nie? Znaczy nie, meczyk. Ja to nigdy nic nie sprzedałem. Nikt ode mnie nie chciał nic kupić. Tak naprawdę nigdy nie rozumiem tego, nigdy nie rozumiałem. Ale opowiem wam taki kawał o tym niedobrym, co był kiedyś trenerem, nie? Taki Paweł Janas. Fatalny. A to on jest. To on jest. Taki kawał dla mnie. Ale go porąbało. A mi się Czesiek mi się podoba, piątka. No, nic dziwnego, że ci się podoba. Tak jest kawał. Dlaczego nie warto kupować meczy od Pawła Janasa, nie? No, Wal, dlaczego? Bo wystawia na nie faktury. Boże, słuchaj. Nie no, stary, nie wiesz, że na kupione mecze nie wystawia się faktur, tylko paragony, Boże.
mój eks widział, jak jeden działacz Krakowi sprzedawał mecze na po prostu kasie fiskalnej i bardzo kulturalnie i grzecznie pytał każdego klienta, płaci pan kartą, gotówką czy kopertą? Boże, to ja już nie wiedziałeś? Dlaczego u tego działacza srajtaśma była w kiblu taka jakaś dziwna? Ja tam weszłem, patrzę, a tam nawalone tych rolek, a to były po prostu na rolkach te rolki z paragonami były, nie? Matko. I potem moja stara do mnie mówi, coś ty se, Paweł, oszalałeś, na tyłku se wytatuowałeś wyniki ekstraklasy. Kurwa. Ekstraklasy. Cóż, nieładnie jest przerywać, ale muszę przerwać. Ta. Nawet sama sobie. Och, już przerwałam, gdyż dostałam taki sygnał, że właśnie mamy łączenie z naszą korespondentką Chojarską, która właśnie jest w szatni męskiej, gdzie wścibia swojego nohala w cudze sprawy. O, ciekawe, a ma co wścibiać, więc popatrzmy. Sprawy, jejku. Korespondentko Chojarsko, TVN 28,5, ponieważ cały czas się rozwijam. Proszę państwa, i dziś sensacja, pomimo tego, że znajdujemy się w męskiej szatni i wszystko mnie rozprasza. Będę udawała, że nie widzę tego, co widzę, że nie czuję tego, co czuję. I przeprowadzę wywiad z trenerem reprezentacji, trenerem Leo Benihilem. Hilem? Ben hakerem. Hakerem. Kupią już się obok. Ludzie, w każdym razie, Leon, powiedz, w jakiej piłce się specjalizujesz? Czy w ręcznej, czy siatkowej, czy wiesz, ping-pong-pongowej, czy w trawiastej? Wajdun an futbol. Co? W ręcznej. Bardzo dobrze. W takim razie, Leon, ja tam widzę, nie mogę myśleć. Ej, schacie, komu operacja. Ale może odpowie, któryś napastnik, czy coś? Koncentracji. Dlaczego ty mi tak roboczysz? Ty się nie wykręcisz, bo jest, proszę bardzo, korespondencja. Naród chce odpowiedzi. Dlaczego wyście tak przerżnęli z tym USA? Kto zawinił i dlaczego ty? Mrs. Danutka? Yes? Do you speak English? Maybe? Speak English? No trzeba było tak od razu. No! Cóż, no, przerwę zrobimy, a ja trenera rozbiorę. Może po prostu... Komamy na regresie. Wracamy po przerwie. Komamy na regresie. Może jak jedziemy, będzie prysznic. Tam będzie prysznic. Aha, tak. Ach, zobacz, mamy jacuzzi. Matko. Boże, straszne nogi. Ale to chyba już pani... Proszę państwa, przed chwilą mieliśmy przykład fatalnego bezguścia. Jak można założyć na grzbiet różowe futerko i jeszcze do tego sztuczne? Słuchaj, można. Po prostu. Ja, proszę państwa, natomiast od lat paraduję... w swoim naturalnym, pięknie wyczesanym futerku. Proszę państwa, nie ma to jak piękne, naturalne, czarne norki u kobiety. Tak, ja ci powiem, że ty mi się podobasz, prezydentowo, naprawdę. Nie ma to jak południowe opierzenie u kobietki, szczególnie z wieczora, jak dojdzie biały stringek, coś tego, wcięcie. Ja to lubię, te klimaty. Drinik, basenik, jest klas. A ja na teraz właśnie odmienię, ponieważ ja popieram niezabijanie po prostu zwierząt na futra i matka po prostu od małego mi wpuszczała żywe koty w spodnie. Co? Tu się zamykało skarpetami, zapinało się paskiem, one tam hasały i piepło było zimą, ze cholera. Ile? Naprawdę. A pana ktoś ubiera? Jak rano jestem taki nie za bardzo, nieświeży, to mama. Mama? A to jakaś nowa włoska firma na rynku? Nie, mama jest z Podlasia. Tak. Widziałem, że cię... Właśnie, słuchaj, bo znalazłem na tobie rajstopy, czy mogę dać mamie? Takie są sam raz, Maxi. Przepraszam, to nie jest moje, naprawdę. Moje też nie. Debilcze, żeś mi rajtki ściągnął. Dawaj to. Porąbało ci kolo. Ale te nogi były wydepilowane, Paweł. Ja jestem przeziębiony. Pawełku, co się stało? Zakładam rajstopy teraz. Matko. Żeś mi ściągnął. A ja niedługo po prostu będzie mi bardzo zimno, ponieważ wyobraźcie sobie, że chyba niedługo nie będę miała gdzie mieszkać. Normalnie nikt nie chce mi sprzedać mieszkania w centrum Warszawy. Patrz, co się założył na dynkę, zobacz. O Boże. Boże Jezu. Ściągaj to. Pani ma trwało, a ja tak. Przepraszam bardzo, pani doda ma głos. Słuchaj, naprawdę, nikogo nie interesuje mój problem, a ja niedługo z tego wszystkiego napiszę książkę Żeromskiego, Dody bezdomne. Każdy problem można rozwiązać. Mnie też kiedyś nie chcieli sprzedać mieszkania w takim znanym apartamentowcu. No bo kiedy sąsiedzi zobaczyli mojego małżonka, pomyśleli, że zaraz będą libacje. O matko! No i co zrobiłaś?
przebrałam męża za Oleńkę, Oleńkę za wilka, no i tak go przemyciłam. Ale zdaję, naprawdę. Wiem, to znaczy, że teraz sugerujesz, żebym się za kogoś przebrała. O właśnie. To poczekaj. No. Za kogo? Za Magdę Umer. Naprawdę? Chociaż nie. Bo wtedy mogliby ci sprzedać mieszkanie z dwoma świerszczami i wiatrem w kominie. Ty stara, ale... Nie. No, posłuchajcie, nie. To się akurat bardzo dobrze składa, ponieważ bardzo lubię przeglądać świerszczyki przy kominku akurat. Tak? Też masz takie hobby? Tak, ale nie, naprawdę, proszę was, przestańcie się śmiać, ponieważ jak tak dalej pójdzie, to będę musiała nocować w jakiejś obskurnej noclegowni typu Sheraton, Hilton czy Hyatt. Oj, chyba nie, pan Pawełek się wyrywa i pewnie chciał coś pani poradzić. Poczekaj, pani ładna, ja ci pomogę, wszystko jest dobrze, nie przejmuj się. Odnowimy parę kontaktów. Teraz kilku moich kolegów z PZPN opuszcza swoje hawiry na 10 lat. Możesz u nich przebumelować. Spokojnie. Tak? Spokojnie. Dobra. To w takim razie za ile? Powiedz. Nie no, kasę to oni mają. Nie wiem, skosisz trawnik, ogarniesz chałupę szmatą, psom żryć nagotujesz, a jak któryś wyjdzie na przepustkę, wpuścisz go na swoją murawę i będzie git, no. Może. Moi mili, a teraz czas na kolejny list od moich kochanych widzów. What? Pani Jolanto, czy to prawda, że chcą panią stylowo znieść z anteny? No właśnie. Pytam, gdyż jestem przerażona. Jeśli pani nie będzie, to kto mi powie, jak mam dobrać partnera pod kolor dywaników w sypialni, żeby się z nimi nie gryzł? Zrozpaczona Bernadetta. Dziękuję pani, Bernadetko. Ale oświadczam... Ale oświadczam, proszę państwa, że nigdzie nie odchodzę. Wręcz zostaję i to na najwyższych obrotach. O, właśnie. No właśnie, słuchajcie. Jola, wiesz co? Od początku programu chciałam ci to powiedzieć. Tak. Ja znam takie krzesło. Zajebiste jest. Miałam takie samo, tylko z wypustkami. Pożyczysz mi? To jest ekstra, to jest czas. A jeszcze ten. Nie, proszę państwa, szybciej. Ja pani przyspieszę. Teraz zrobimy szybciej. Tak, zrobimy szybciej. Idąc tutaj, myślałam, że tytuł odcinka będzie brzmiał, jak dobrze wyglądać nago. No nic, twoja strata. Ale możesz teraz się zamienić. To mi się bardzo podoba, co się dzieje. Siadaj na pokoju. Pani Jolanta, nagle to jest... Dla mnie to mój pierwszy raz na Helu. To dla mnie mój pierwszy raz. Mój pierwszy raz na Helu. Pierwszy raz. To dla mnie mój pierwszy raz na Helu.